Siema, siema widzu, witam cię. Się wydarzyło, się dużo wydarzyło, bo Queen of the Black znów odwala i to bardzo. Subskrybujcie, tylko wam widzowie od razu powiem, bo 20 groszy za każdego nowego suba, czyli powiedz mamie, tacie, chomikowi, nie wiem kogo tam masz, żeby dali suba i dzięki temu wesprzecie bardziej schronisko i ciekawe ile wyjdzie pod koniec świąt. Ale kurde, czuć tą świąteczną atmosferę, nie? Jeżeli wy też czujecie, zostawcie lajka. Na internecie też ją bardzo czuć, wszędzie vlogmasy, Queen of the Black też spełnia marzenia, bo założyła OnlyFans. I też po niej po prostu widać, że są święta, no kurde, pobiła się z jakąś przyjaciółką, ma chłopaka, od paru dni go zna i już się kłóci, on miał w ogóle dziewczynę. Kurde, to jest tak skomplikowane i tak mi się tego nie chce poruszać, ale po prostu powiem wam, że jeden wielki burdel. I po tym, jak ona się pobiła bodajże z byłą dziewczyną jej obecnego chłopaka, który potem ją zostawił w sumie i poszedł z byłą jego dziewczyną, ja pierniczę, ja to chciałem nagrywać odcinek, ale jak to wszystko razem próbowałem skleić w jedno, to nie potrafiłem. No to po tym zrobiła live'a, po tej całej jej dramie, bo ją wywalili w ogóle z hotelu, jakieś tam dramy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale był live. Na tym live'ie zapraszała bodajże mnie oraz Wardęgę do rozmowy. Ja już nieraz na odcinkach mówiłem, że żadnej rozmowy nie ma, w sensie, no ona się nie poprawi i koniec, kropka, tak naprawdę. Jedyne co może ją poprawić, to na przykład jakby wszystko jej zablokowali ze social mediów, ktoś tam wkroczył jej i zabronił po prostu social mediów, ona by musiała iść do normalnej pracy i jakby przez taki rok żyć jak normalny człowiek, a nie influencerka, która na siłę szuka atencji, co też wam za chwilę pokażę, bo ona dosłownie teraz ma chłopaka, dlatego że sądzi, że jak będzie miała chłopaka, to będzie o niej głośniej. To by mega wybiło zasięgi, gdyby ten znowu związek i w ogóle jakiś tam ten. Aha, ty to robisz dla zasięgów. Ej, serio? Nie robię tego dla zasięgów, on mi się podoba, ale jakby ludzie zaczęli, że mam chłopaka, to by znowu zwariowali. No i tutaj jest też pod wpływem, dlatego nie rozumiem do końca, dlaczego Wardęga w ogóle podjął z nią rozmowę, skoro była pod wpływem, no ale dobra, no. Dzięki temu przynajmniej była bardziej wylewna i tutaj wprost powiedziała, że no ona to w sumie chłopaka, to dość, że jej się podoba, to zasięgi, ale nie, ja tego nie robię dla zasięgu, więc mówi jedno, potem drugie, no kurde, no przykro się na to patrzy, ona sama nie wie, co ona mówi tak naprawdę. I to tylko pokazuje i udowadnia moją tezę, że social media po prostu źle, bardzo źle na nią wpływają, koniec, kropka. Do takiego punktu, że ona autentycznie szuka chłopaka na siłę, ma teraz dramy, jakieś bójki od tego chłopaka, tylko dlatego, że ona by chciała mieć chłopaka, który jej się podoba oczywiście, ale będzie jej powodował, że będzie większe zasięgi, bo jak ma chłopaka, to ma większe zasięgi. A ja myślałem kiedyś, że to Czuk ją wykorzystuje na zasięgi, ale z tego co widać, to Czuk teraz ma chyba jakąś dziewczynę, jakoś jej nie pokazuje, a ona no musi każdego chłopaka od razu pokazać, nawet po dwóch dniach związku. I go promować na Instastory, też to dla mnie jest dziwne. I nawet ona w tej dramie tam mówiła gdzieś, że on to by chciał, żeby mu social media wypromowała, więc on też nie jest autentycznym chłopakiem, więc to się dobrze też nie skończy i to się odbije na jej psychice po prostu. I to jest wszystko takie błędne koło, nie szuka chłopaka dla atencji. Chłopak też nie ma szczerych zamiarów w jej stronę. Rozchodzą się, ona już się przyzwyczaja, pogarsza się stan, no kurde. To ja ci znajdę jakiegoś, zaraz z czatu, z live'a, jakiegoś ci znajdę. Nie. Ale ja chcę jakiegoś, nie wiem, który mi się podoba. Dobra, dawaj, co ja mówię w ogóle? My idziemy, Wardęga, na kawusie. A Rewo ci się nie podoba? Bo Rewo jest u mnie na live, to wiesz, może by się udało coś ugadać z nim. Takie kurde poniżanie, znaczy może nie poniżanie, ale takie ciśnięcie beki z pijanej pod wpływem typiary, no tak, tak średnio, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, może ja jestem w błędzie. Powiem ci tak, wróć do Warszawy, bo nie służy ci to Trójmiasto, wpadasz w kolejne dramy, ci nie zdziwi, jak ktoś znowu coś nagra, że cię pobiła jakaś dziewczyna albo że rozbijasz coś. Olej to, wróć do Warszawy i się zajmij swoim życiem, bo teraz ci coś zaczyna iść, więc zadbaj o to, co ci idzie. No i tutaj przynajmniej mamy dobrą poradę, no faktycznie to jest to dziwne stwierdzenie, ale faktycznie jak to OnlyFans idzie, to niech się skupi na tym, a nie na jakichś związkach, żeby szukać atencji. Nie wiem, jest to bardzo ciężki przypadek. Ale jak to Nitro powiedział na tej całym podcaście, czy jakkolwiek to może nazwać z nią, nie mam pojęcia, dlaczego Wardęga tak bardzo stara jej się pomóc.
Serio, no jakby dlaczego ona zasługuje na pomoc? Typiara kłamała, manipulowała, robi jakieś TikToki, gdzie płacze i jakoś w histerię wpada tylko, żeby podbić sobie widzów. Jak widzi, że ma 10 tysięcy widzów, to aj, sekundka, muszę zrobić sobie screenshota i wiecie, poprawia się, robi uśmieszek, zrobiła sobie screenshota i dalej płacze. No patrzcie to. Po prostu teraz jestem mega chora psychicznie. Sorry, musiałem zrobić skin, ale... A nie, przepraszam, 11 tysięcy widzów na żywo miała, więc no... Musiała zrobić screena, tak, tak. I o to chodzi, przez takie akcje nawet człowiek nie wie, czy to jest autentyczne, czy nie. I o to chodziło z tym jej płakaniem na filmach, na story, że ludzie sugerowali, że może to jest dla atencji. No takim czymś sobie nie pomaga. Bo od kiedy, w ogóle ktoś napisał pozdro Zewo na czacie. Ja sobie obiecywałem, że nie będę się śmiał na tym odcinku, ale kurwa. No, ale wydaje mi się, że osoba, która płacze i ten płacz jest szczery, nie będzie patrzył na to, ile ludzi patrzy na to, jak ona płacze. I zgaduję, że story tak samo było, jak ona płakała na story, pokazywała, jakie to ma ciężko i w ogóle, bo jest influencerką, więc ma ciężko w życiu. A potem pewnie patrzyła sobie, o kurde, dużo ludzi weszło na moje story, muszę tak częściej robić. Widzicie, jaka jestem pojebana? Ja mogę na przyciknięcie palca nagle przestać histeryzować, ale... Ale... Ona jeszcze raz robiła screena, bo że jakby wiecie, jej się nie podobało tamto zdjęcie, to ma jeszcze dwa ja piernicze do... No i... O to tutaj chodzi. Tutaj mamy fałszywość pokazaną. Teraz tutaj Queen of the Black prowadzi live'a, gdzie dołączyła dziewczyna chłopaka Queen of the Black. Dokładnie. Tylko, że jest jeden problem. Queen of the Black tutaj się upiera, że to jest jej chłopak, tylko ten chłopak jest jakby po stronie tamtej dziewczyny i dosłownie są razem w jednym mieszkaniu, razem mieszkają. Dziewczyno, ale czy ty nie rozumiesz, że to nie jest swój chłopak? No siedź ze mną w domu. Naprawdę. No w naszym domu. W naszym domu. No na niego. Na niego, za który ja płacę, tak samo jak i on. No jak widzicie, ten cały wątek z tym chłopakiem jest dziwny. On jakby, nie wiem, ją zachęca, to Queen of the Black, że on będzie jej chłopakiem, daje jej nadzieję, żeby ona go udostępniała na story i żeby on sobie miał troszeczkę fejmu. No generalnie taki, no taka atencjuszka wersja męska, czyli atencjusz. A pamiętacie może, jak Queen of the Black tak bardzo mówiła, że ona chce się odciąć od toksycznego związku z Chuksem, że on był taki toksyczny, że on w ogóle masakra z nim była... No to chyba z roku na rok coraz bardziej w tą historię nie wierzymy, tak? I tak na początku nie wierzyliśmy. To teraz zobaczcie sobie, jak po 2 latach chyba ona sobie śpiewa, o co ci chodzi, ziom, i generalnie, no nie wiem, nie wygląda, jakby wspominała źle swój związek z Chuksem, no bo śpiewa jego piosenki, tak? Tylko przygotujcie się, bo jest to bardzo upokarzające, to co ona sama robi na tym live'ie i generalnie strasznie żenujące też, nie? Ona za gifty chyba to robiła. Ziom, czy jestem raperem, czy też youtuberem, czy serio tak boli się to? Nie mogę mieć zera, że jesteś raperem, czy też youtuberem. I wy mi chcecie powiedzieć, że Wardęga tutaj widzi potencjał na poprawę i bycie normalną influencerką, tak? W niej on widzi, ja nie wiem gdzie. I nie wiem też dlaczego. Dla takiej dziewczyny, naprawdę, skoro ona jest influencerką od 13 roku życia, została wyboostowana przez Nanami Chan i tak to się wszystko zaczęło w sumie, to ona powinna zażyć normalnego życia w normalnym trybie życiowym. I dalej być influencerką raczej jej nie pomoże. No i był ten cały podcast, gdzie ja niestety lub stety nie mogłem uczestniczyć, bo akurat no coś innego robiłem. Queen of the Black, no cóż, no pokazała swoje prawdziwe ja tam tak naprawdę. W jednej chwili mówiła, że ona może, wiecie, ona może wynagrodzić to 4000 wyłudzone na Tosa w niewłaściwy sposób i ona 1000 zł da na pieski. Czyli wiecie, no 25% kwoty, którą oskamowała poniekąd, to ona zwróci. Bo według mnie to był skam, no bo jednak prosisz o pieniądze na operację,
a nie ma żadnej operacji. Po czym ona po chwili chwali się, ile zarabia na OnlyFansie. Słuchajcie tego i tam mamy dwie złe rzeczy. To jest pieniądze z takiego OnlyFans. No nie wiem, czy mogę mówić takie rzeczy. Wataha ceni szczerość. Słyszycie mnie? Tak, słyszymy. $6000 i jakoś i jeszcze z Blika z 3000 dostałam. 25 tysięcy złotych, czyli $6000 około. Oraz 3000 zł, co wychodzi 28 tysięcy zł na miesiąc z OnlyFansa samego. Największa drama, którą się na nią ciągnie, czyli oszukanie na 4000 zł na chorego pieska, to było zaledwie 4000 zł. I mówię zaledwie 4000 zł, dlatego że skoro zarabia aż tyle pieniędzy teraz i nie ma jakichś giga wydatków, ona tam potem mówi, że ona nie może dać 4000 zł, dlatego że ona się będzie przeprowadzać. Przeprowadzka nie kosztuje 20 tysięcy złotych. Więc tutaj mamy pierwsze już mieszanie, takie wiecie, nieautentyczne, że oddam tysiaka z tego Atosa, a te 3000 resztę to wiecie, już wydałam. Poza tym ona mówi, że zarabia $6000, czyli zarabia 28 tysięcy złotych na miesiąc OnlyFansa, tak? Jest to dla mnie bardzo dziwna liczba, dlatego że za chwilę poda, ile ma tych patronów, czy jakkolwiek to się nazywa na OnlyFansie. A ile masz tam osób na tym OnlyFansie? To 87 ostatnio chyba patrzyłam. Okej, 187. W sumie nie. Ja głupi jestem, bo 187 razy 35, no to jest jakoś 6,5 tysiąca, więc jak najbardziej się zgadza. Kurde, są potężne pieniądze na tym OnlyFansie. Ja chyba twarz pokażę na OnlyFansie, widzowie, wiecie, jakieś $50 od patrona i gitara, i mam życie ustawione. Jedna rzecz, która mi śmierdzi, to to, że ona ma po 20, 30, maksymalnie 40 lajków pod tymi zdjęciami od tych patronów, a tylko patroni mogą, w sensie ci z OnlyFansa mogą jej to lajkować, więc no 180, a po 40 lajków, no nie wiem jak to działa na OnlyFansie, może po prostu mało ludzi lajkuje te zdjęcia. No i co, przez całą debatę tą, czy cokolwiek to było, po pierwsze wyszła na 20 minut randomowo, ludzie chcą jej pomóc, a ona to olewa i idzie sobie ciulwie gdzie tak naprawdę. Wstawiła jakoś ze 3 story, że o patrzcie jaka mocny live, bijajcie do Wardęgi na live'a, ja tam jestem i w ogóle no... No widać, że ona tam nie była, bo chciała pomocy tak naprawdę, tylko była tam, żeby też dostać atencji. I to jest najbardziej dziwne w tym wszystkim i to, że też oni tam tego nie zauważyli. Ja za to zauważyłem, że jeszcze lajka nie masz, więc zostaw lajka, gagatku, i kurde, ja spierniczam. Na razie miłego dnia ci życzę. I pamiętaj, jeżeli nie masz suba, to zasubskrybuj. I jeżeli twój ziomek z klasy lub, nie wiem, ziomek z pracy jeszcze nie subskrybuje, lub ziomalka oczywiście, to też nie zostawiam suba, bo każdy nowy sub to 20 groszy na schronisko. Ja się z tą żegnam i na razie. Miłego dnia.